Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam najnowszą torbę z rodziny Compaq. Framed Carry All. Używam już jej od jakiegoś czasu. Moim zdaniem bardzo sprytna torba. I dzisiaj pokażę Wam, do czego mi ona służy podczas moich wypraw nad wodę. Oraz pokażę Wam jej te wszystkie sprytne rozwiązania. Także nie tracąc więcej czasu, przyjrzyjmy jej się z bliska. Już jak sama nazwa wskazuje, Framed, z języka angielskiego, czyli obramowana. Ta torba posiada w środku sztywną aluminiową ramę malowaną proszkowo, dzięki czemu sama w sobie jest bardzo sztywna. Ta cecha odróżnia ją od innych toreb. Dzięki temu jest ona idealna do transportowania, że tak powiem, bardziej delikatnych rzeczy. Gdy jedziecie na jakąś dłuższą wyprawę, macie załadowany samochód aż po dach, ta torba sprawi, że w środku absolutnie nic nie ulegnie zniszczeniu. Bardzo sztywna góra. Mi zazwyczaj ta torba służy jako stolik nocny. Stawiam sobie tutaj centralkę, lampkę nocną i oczywiście czołówkę. Jak już jesteśmy przy górze torby, znajdziemy tutaj również dwa bardzo mocne, solidne uchwyty do wyjmowania tej torby, do wkładania tej torby do auta, z auta do namiotu, z namiotu. Na górze znajdziemy również w pełni regulowany pasek na ramię z miękką tutaj gąbeczką, która sprawia, że nie wpija się on w nasze ciało, podczas gdy transportujemy tą torbę właśnie w ten sposób. Kolejną cechą, która odróżnia tą torbę od innych, są cztery, że tak powiem, samopoziomujące się nóżki, dzięki czemu możemy tą torbę śmiało stawiać na w miarę nierównym terenie. Ta cecha doskonale również sprawdzi się podczas szybkich wypadów, na jakieś szybkie nocki, gdy nie używamy podłogi w namiocie, albo gdy nie używamy w ogóle namiotu podczas jakichś cieplejszych miesięcy, oczywiście bez deszczu. Dzięki tym nóżkom ta torba nie będzie się brudziła od spodu. Możemy ją również postawić na przykład na mokrej trawie. Nic w środku nam nie zamoknie. I tak na zewnątrz torby znajdziemy 5 dodatkowych komór. Z przodu jedna duża, dwie mniejsze po bokach i z tyłu również dwie mniejsze. Te boczne oraz te tylne pomieszczą bagaż Compaq w rozmiarze od 100 do 140. I tak tutaj na przykład ja jedną taką komorę wykorzystuję, aby trzymać sobie tutaj wagę elektroniczną. Pokrowiec Compaq w rozmiarze 100. Mam tutaj ciężarki. Tutaj w taką komorę wejdą Wam dwa kompakty w rozmiarze 100. W następnej komorze mam ręczniczek, który przydaje mi się głównie, gdy bawię się z GU. Mniejszy kompakt z rzeczami niezbędnymi mi podczas zasiadki. Tak jak wspomniałem, maksymalnie taka komora pomieści bagaż Compaq w rozmiarze 140. Ja używam jednego takiego kompakta. Mam tutaj waftersy, pop-upy, GU, Smart Liquida. Boczne kieszenie posiadają tutaj taki sprytny patencik. Możemy do jednej z takich kieszeni włożyć sobie powerbanka, wyjąć kabelek tutaj właśnie specjalnym otworem. Z jednej i z drugiej strony znajdziemy dwa takie wyjścia, czyli razem 4. Kładziemy sobie telefonik, podpinamy pod powerbanka i nie musimy się bawić z wyjmowaniem tego powerbanka. Z przodu największa komora, powiedzmy główna, posiada ona dwa takie organizery. Tutaj takie bardziej podzielone. Ja mam tutaj katera, PV-kę. Zmieścić tutaj również można GU albo na przykład markera, jeśli łowicie zrzutu. Tutaj w tej większej jakieś zalewajki,
Smart Liquid, jakiś tam owadobójczy preparat na komary w cieplejsze miesiące. Te dwa organizery możemy sobie wypiąć, są one przypinane na rzep. Gdy wyjmiemy jeden z takich organizerów, tutaj wchodzi nam nasz tackle box. To by było wszystko, jeśli chodzi o kieszenie na zewnątrz. Zajrzyjmy teraz do środka tej torby. Góra bardzo sztywna, tak jak już Wam wspomniałem. I tutaj na górze znajdziecie kieszeń na zamek. Ja zazwyczaj mam tutaj strzałóweczki. Często łowię w trudnych warunkach, lilie, trzciny. Także wchodzą mi tutaj trzy takie szpule. Następnie w środku znajdziemy taki następny stoliczek, uchylany, plastikowy. Możemy go całkowicie wyjąć, jeśli zachodzi taka potrzeba. Nadaje on się do naklejania jakichś wlepek. I tak w środku to, co ja zabieram nad wodę, to jest właśnie mój tackle box. RigSafe i najczęściej to właśnie wygląda tak, że siadam sobie na krzesełku, biorę swojego tackle boxa, otwieram piórniczek, gotowe przyponiki, coś tu sobie tutaj majstruję i torba służy mi po prostu jako takie stanowisko do robienia zestawików. W środku również zazwyczaj zabieram przynęty. Wchodzi mi tutaj bez problemu torba utility bag. W niej mam kuleczki pokruszone, orzeszki, które uwielbiam. W środku mieszczą mi się jeszcze ziarna, jakiś dodatkowy słoiczek. Ja lubię bawić się w takiego karpiowego kucharza. Tutaj mam orzeszki chili. I tak naprawdę, co włożycie do tej torby, jak ją zagospodarujecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja używam jej właśnie w taki sposób. To jest wszystko, czego potrzebuję do zrobienia tych moich zestawików. Ta torba to jest rozmiar large, jest również dostępna mniejsza wersja. I tak tutaj ta większa. W środku pojemność ma 31 litrów, a ta mniejsza jest dostępna w wielkości 25 litrów. Bardzo fajna torba. Szczerze mówiąc, od pierwszej zasiadki, gdy ją tylko wziąłem ze sobą, bardzo się do niej przyzwyczaiłem. Ma, tak jak Wam pokazałem, bardzo dużo zastosowań. Naprawdę gorąco polecam. Szukajcie w najlepszych sklepach karpiowych.